Witajcie w Kamel Channel. Dzisiaj będzie na galowo, ponieważ galowy temat bierzemy pod lupę. Wprawdzie niektórzy mówią, że wyglądam jak ksiądz, ale mi się podoba i jest dobrze. Otóż, moi drodzy, Leszek Miller z SLD, swego czasu premier, powiedział, że nieważne, jak mężczyzna zaczyna, ważne, jak mężczyzna kończy. Mówca publiczny, czy to kobieta, czy mężczyzna, zdecydowanie powinien pomyśleć o tym, jak zaczyna, bo to musi być dobry początek. A na dodatek znakomita większość wszystkich wystąpień rozpoczyna się tak drętwo i tak sztampowo, że ja zazwyczaj nie mogę i nie chcę tego słuchać. A więc chodźmy na wyższy etap. Dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Tak, żeby zacząć, wywołując u publiczności reakcję typu. To nie jest wcale trudne, więc zapraszam. Słuchajcie, Wojtek i paru innych ciekawych zapytało mnie o to, co miałem na myśli tłumacząc, jak wykorzystać mikrofon, do którego nie mówię, a mimo to sprawiam, że ludzie zaczynają mnie słuchać. Chętnie wam to wytłumaczę. Zobaczcie. Otóż chodziło o to, że gość idzie do mikrofonu, zbliża się do niego, staje, i już ma zacząć mówić, ale stwierdza, że sala jest głośno. Więc zamiast mówić, po prostu zerka na prawo. Zerka na lewo, stwierdza, oni cały czas gadają. Więc odstępuje na krok od mikrofonu i uprzejmie omiata wzrokiem salę. Zapewniam Was, że po pierwszej, drugiej, trzeciej sekundzie kilkadziesiąt procent, nawet trzydzieści, być może pięćdziesiąt procent sali już zaczyna być cicho. Dlatego wszystkiego zaczynają też uspokajać innych. I kiedy on to widzi, znowu postępuje krok do mikrofonu i z uśmiechem mówi, dzień dobry Państwu. Mając jednocześnie pewność, że sala jest cicha, jak mysz pod miotłą. Widzicie? I gdyby rzeczywiście zaczął od dzień dobry Państwu, ale zazwyczaj to wygląda inaczej. Mniej więcej tak. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i cieszę się, że są Państwo z nami na gali firmy X, apelu szkoły Y, spotkaniu koła Z. Taka sztampa aż zęby bolą. Ilekroć to słyszę, wiem, że nie chcę tego słuchać. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o. Serdeczność i radość. Czy rzeczywiście odczuwasz serdeczność, kiedy mówisz dzień dobry państwu, witam serdecznie? Czy rzeczywiście odczuwasz taką radość? Czy może jest to tylko i wyłącznie wyświechtana kalka językowa, którą stosujesz? Jeżeli czujecie, że to ta kalka, w ogóle nie używajcie. Wyświechtane kalki językowe to nasz wróg. No, chyba że chcecie trzaskać jedno po drugim takie same wyklepane przemówienia, to proszę bardzo. Ale jeżeli nie, to warto by się było zastanowić, jak to zrobić. Aby nie było żadnych schematów do wielokrotnego powielania. A może zrobić to tak. Dzień dobry Państwu. 25. rocznica założenia firmy X. To dla nas bardzo ważny dzień. Dlatego cieszę się, że są Państwo z nami. Na czym polega różnica? Po pierwsze, po dzień dobry widownia dowiaduje się, co jest tym najważniejszym powodem spotkania. Po drugie, natychmiast orientuje się, że ten powód jest, jest niesłychanie ważny. I po trzecie, co z tego wynika, jej rola także jest bardzo istotna i ten, który mówi te słowa, autentycznie ma powody do radości. Wtedy wszystko staje się bardziej wiarygodne i przede wszystkim ucieka sztampie. Albo jeszcze inaczej. Zróbmy to tak. Wyobraźcie sobie teraz, że sala siedzi cicho i czeka już na mówcę. Ten po prostu mam wyjść na scenę i zacząć mówić. No to idziemy. Nawet najmniejsze sukcesy trzeba odnotowywać, nawet najmniejsze sukcesy trzeba celebrować. A co w sytuacji, w której sukces jest wielki? Wtedy potrzebne jest prawdziwe święto. Mamy za sobą znakomity rok sprzedażowy. Wszystko to dzięki ludziom, bez których to by się nie udało. A zatem. W najlepszym możliwym towarzystwie witam Państwa na uroczystej gali sprzedaży i cieszę się, że są Państwo z nami. Tomasz Kamel, dobry wieczór. Różnica polega na tym, że zamiast zacząć od typowego dobry wieczór i od standardowej formuły od razu, Skupioną na mnie publiczność informuje o tym, co jest celem spotkania. Doceniam ją przy tym, mówiąc, że to w ogóle nie byłoby bez niej możliwe, a dopiero później witam się i nazwisko wykorzystuję jako pewnego rodzaju zapalnik do braw. Poparte, oczywiście, słowem dobry wieczór. Spróbujcie w ten sposób. Po co zaczynać. Jeszcze raz. Po co zaczynać sztampowo, skoro ludzie i tak czekają z wielką atencją na wasze słowa? Lepiej od razu przejść do rzeczy. A niech to typowy dzień dobry lub dobry wieczór będzie tylko takim wyzwalaczem do braw. Wtedy jest ta prawdziwa atencja. Polecam wam ten sposób. Jeszcze jedna sytuacja, w której publiczność jest bardzo przyjazna, podekscytowana, rozmawia ze sobą, jest głośno i niekoniecznie zauważa, że na scenie właśnie pojawia się mówca. Wykorzystajcie wtedy humor, wychodząc i mówiąc na przykład coś takiego: Dobry wieczór, państwu. Po lewej stronie widzę mężczyzn w świetnie skrojonych garniturach, po prawej mężczyzn, którzy mają znakomicie dobrane krawaty, a na całej sali widzę kobiety, których wdzięk po prostu zapiera dech w piersiach. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa gala. To jest 25 lat firmy. Cieszę się, że są Państwo z nami. Tomek Kamel, dobry wieczór. Zaczęło się na wesoło. W tym czasie ludzie jeszcze zupełnie niezobowiązująco mogli dostrzec kogoś, kto stoi na scenie, ponieważ pierwsze słowa to raczej żart niż uwaga przekazana serio. Mogli spokojnie, powolutku skupić się na tym, co tam się dzieje, a później wysłuchać w skupieniu o powodzie spotkania i przede wszystkim poczuć, że oni są jednym z najważniejszych elementów tej gali. I znowu nazwisko było wyzwalaczem do braw. Kochani, witam Was serdecznie, kochani, na tym genialnym pikniku, który, kochani, jest tylko i wyłącznie dla Was zorganizowany dzisiaj z mnóstwem fenomenalnych atrakcji. Na przykład tutaj po prawej stronie, kochani, macie genialnego grilla. Na tym grillu, kochani, cudowne kiełbaski, fantastyczna karkóweczka, a tutaj po lewej stronie odjechana fenomenalna karuzela dla dzieciaków, które, kochani, mogą tam naprawdę zaszaleć, więc pamiętajcie, kochani, zaczynamy nasz najlepszy, fenomenalny piknik. Boże święty, jeżeli przyjdzie wam być konferencjerem na pikniku, proszę pamiętajcie, że nawet tam należy mówić do ludzi w sposób, który dostarczy im konkretnych informacji, a nie wzbudzi w nich typowe zażenowanie. Tego nie chcemy. Jak to robić? Po pierwsze, 10 razy rzadziej kochani, chociaż ta forma jest bardzo dobra i często wywołuje u ludzi uśmiech. Po drugie, nie używajmy słów wyabstrahowanych od rzeczywistości. Kiełbasa nie jest fenomenalna na grillu. ona jest dobra. Ona jest dobra i poprzez to, w słowie dobra, bliższa rzeczywistości waszych słuchaczy. Tak samo jest z karuzelą. Więc jeśli przyjdzie wam prowadzić piknik, to pamiętajcie, że tam też obowiązuje zasada, że mniej znaczy więcej. Dobrze? Poproszę, dziękuję, przymierzajmy się do finału. Bez względu na to, który początek wybierzecie, musicie pamiętać, że obowiązuje za każdym razem jedna niesłychanie istotna zasada. Otóż, jak mawiają prawdziwe tuzy estradowego występowania, jak się stoi na scenie, to się przed publicznością nie kłóca. I nieważne, jak duża jest ta scena, czy ogromna, na której być może staniecie, czy taka kompaktowa, jak moja dzisiaj. Jeśli stoisz na scenie, nie kucasz przed publicznością. Co to oznacza? To oznacza, że się nie przymilasz, nie składasz rączek jak do bozi i nie mówisz dzień dobry, mili Państwo, jak ja się bardzo cieszę, że Państwa widzę. Mam wprawdzie ogromną tremę, ale to jest takie miła, że Państwo są z nami. Katastrofa. Ten, kto stoi na scenie, jest naturalnym liderem, a publiczność podświadomie daje mu przyzwolenie na to, by ją prowadził, a więc kłócania nie ma. A jeśli chcecie wiedzieć, jak to kiedyś bywało, to mam dla was propozycję. Stefania Grodzieńska i urodził go niebieski ptak o słynnym konferencjerze warszawskim Fryderyku Jaroszym. Książka, która rozśmiesza do rozpuku, bardzo dużo uczy i jednocześnie pokazuje, jaki show biznes warszawski, i Polski Wiele, wiele lat temu był porywający. Dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze, które pojawiają się pod odcinkami. Dziękuję wam za maile, dziękuję za wiadomości na Facebooku również i mam propozycję. To jest moja książka o publicznym występowaniu. Dam ją w prezencie komuś, nawet podpiszę i napiszę dedykację. Kto wyśle mi najzabawniejszą historię o tym, jak dał ciała, rozpoczynając swoje wystąpienie. Ja na przykład swego czasu Pewną panią zapowiedziałem mówiąc, że jest głównym handlowcem firmy. Okazała się być głównym hodowcą firmy. A że była to stadni na koni, to szczegół był istotny. Macie takie doświadczenia? Napiszcie. Tomasz Małpa, TomaszKamel.pl Ten, kto mnie najbardziej rozbawi, dotrzyma książkę z dedykacją. No i oczywiście dzięki za wszystkie suby. To naprawdę miłe. Do następnego Kamel Channel.